Dzień dobry. Boże Słowo przeznaczone do rozważania na dzisiejszy dzień czytam z Księgi Habakuka, 2:4, a dalej z listu Jakuba, 1:21. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. No właśnie, sprawiedliwość albo jej brak. Sprawiedliwość w Starym Testamencie to jest przestrzeganie przykazań, to jest posłuszeństwo Bożej woli, ale też zaufanie Mu, powierzanie się Mu, tak jak Mojżesz się powierzał, tak jak Abraham się powierzał Panu Bogu, tak jak czynili to Jakub, Józef, inni patriarchowie czy prorocy na przykład Starego Testamentu. No może nie zawsze temu Bogu byli posłuszni, ale powierzali się Mu, ufali Mu, wierzyli. Natomiast Jakub zachęca, żeby odrzucić brud i nadmiar złości i z łagodnością przyjmować wszczepione słowo. Ta łagodność jest szczególnie istotna. W kontekście sprawiedliwości chyba nie chodzi tylko o takie automatyczne, machinalne wypełnianie i przestrzeganie przykazań i Bożego prawa, ale przede wszystkim o zaufanie Bogu, o powierzenie się Mu, o przyjmowanie Jego słowa z łagodnością. My często buntujemy się, gdy słyszymy Boże Słowo, gdy dowiadujemy się, że robimy coś nie tak, że postępujemy niewłaściwie. Natomiast mamy przyjąć z łagodnością i z łagodnością to słowo w nasze życie wdrażać. Często też ulegamy pokusie, że czujemy się tacy bardzo sprawiedliwi, tacy bardzo porządni jako chrześcijanie, co teoretycznie może nam dawać prawo do tego, żeby pouczać innych, żeby zwracać uwagę, żeby mówić, nie, postępujesz źle, powinieneś się nawrócić, powinieneś zmienić swoje życie, bo to, co robisz, jest niesłuszne, niewłaściwe. Myślę, że w ten sposób czasami łatwiej jest wywołać bunt i zniechęcenie, niż faktycznie stać się zaproszeniem do społeczności z Panem Bogiem. Myślę, że w tej łagodności też jest wyrozumiałość. Myślę, że w tej łagodności, w przyjmowaniu słowa jest też takie zwrócenie się i skłonienie do człowieka. I tutaj najlepszym przykładem jest chyba postawa Pana Jezusa. Nie potępia kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, ale mówi, idź, nie grzesz więcej, ja cię nie potępiam, ale zmień już to swoje życie. I czy gdy Pan Jezus lituje się nad niewiastą kananejską, która nie należała do narodu wybranego, czy gdy wypowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, to nie ocenia, nie wychodzi z perspektywy tego, który wie lepiej, który jest mądrzejszy, który jest po prostu lepszy, ale wychodzi z taką serdecznością, z tą łagodnością Bożego Słowa. I ja wam i sobie życzę tego, żeby to Słowo docierało do nas z łagodnością, w kontekście też naszej grzeszności, naszych słabości, z wyrozumiałością i byśmy tę łagodność i wyrozumiałość Bożego Słowa w kontekście składania przez nas świadectwa mogli też przekazywać dalej, nie potępiając, nie zniechęcając się, nie mówiąc, że ktoś tam jest gorszy, bo ma inne cechy charakteru albo inne przyzwyczajenia, a my jesteśmy lepsi, bo jesteśmy takimi porządnymi chrześcijanami. No nie o to chodzi. Z łagodnością, przychylnością, tak jak Pan Jezus, zwracajmy się do naszych bliźnich, składajmy nasze świadectwo, może bez takiego rygorystycznego czy kategorycznego oceniania, a wierzę, że dzisiejszego dnia, bo jest dopiero poranek, że dzisiejszego dnia, a także we wszystkie inne dni ku okazywaniu tej łagodności, wyrozumiałości, przychylności w przekazywaniu Bożego Słowa będziemy mieli okazję. Życzę, żebyśmy z tej okazji skwapliwie i też intensywnie korzystali. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.